Cześć wszystkim, siemanko, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Broda, to jest LEGO Marvel Super Heroes. Słuchajcie, z tego miejsca chciałbym pozdrowić Maćka ze Stalowej Woli, który w tym dniu, w 15 kwietnia, obchodzi swoje urodziny. To też właśnie też i dla niego chciałem nagrać ten tytuł, ponieważ prosiły mnie jego bliskie osoby o to, żeby zrobić mu taką niespodziankę na urodziny, to też to czynię i z miłą przyjemnością składam ci te życzenia, drogi Maćku. Wszystkiego dobrego, szczęścia, pomyślności i uśmiechu na twarzy. Moi drodzy, też pomyślałem również i o was, ponieważ wy również prosiliście mnie bardzo o tę grę w Granej Niedzieli. To też chciałem również i z tego powodu ją nagrać. Moi drodzy, ja też posiadam kanał dotyczący tylko gier LEGO, moi drodzy, to też prezentacja postaci z LEGO Marvel Super Heroes znajdzie się na tym kanale. Link do niego tam u góry, moi drodzy, nade mną będzie link do tej gry, także nie wahajcie się tutaj kliknąć właśnie tutaj u góry i przeniesie was do mojego kanału, który jest poświęcony tylko LEGO. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam już. I oczywiście proszę o łapki w górę, bo to dla mnie wiele znaczy. Oczywiście, moi drodzy, zaczynajmy naszą gierkę. Zapisujemy oczywiście, że tak. I zobaczymy, czym to się je. Ja jestem szalonym fanem serii LEGO, także nie mogę się już doczekać, aż zacieram rączki. Słuchajcie, co tu się stanie? Silver Surfer, moi drodzy, no proszę. I Iron Man. Wow! Silver Surfera dawno nie widziałem, bo to jest bajka oparta na komiksie i to dość stara bajka i starym komiksie, także pamiętam, jak byłem mały, to się oglądało Silver Surfera. Jeżeli to jest. Jest, rzeczywiście. Iron Man. I'm reading an incoming ship. Nadciąga jakiś odkręt. Watch out. It's about to open fire. O proszę. O Boże, co się tu dzieje? Tony, are you all right? Co się stało z surferem? No Surfer powinien być niezniszczalny, słuchajcie. Jego by było bardzo trudno pokonać. Doktor Doom. But first I should probably prevent it from being destroyed. This would have been much easier had you captured the board intact rather than blasting it to pieces. The Avengers showed up. They know how to ruin every good evil plan. Avengers, your plan is still fantastic. A poor choice of words, God of Mischief. I prefer to think of it as spectacular, maybe stupendous. Stupendous. O, tego słowa nie znałem. Bad guy and dark minion I could find to help assemble Dr. Doom's Doom Ray of Doom. Sort of a mouthful, but all right. Patetyczne. Speaking of that, silence. Silence. I kill you. Pamiętam właśnie tą scenę na YouTubie, co była bardzo popularna. Proszę, było zbliżenie. No proszę, co tu się dzieje? Sandman, człowiek piasek. Why didn't they make me the supervisor here? That guy's got sand for brains. Abomination, no proszę. Jak struś głowę w piasek sował. Super. Jest i Iron Man. Holding Grand Central hostage at rush hour? Now that's criminal. No zobaczymy, co będziemy tu robić. Słuchajcie, w tym roku będziemy mieli dwie albo trzy gry LEGO, także na pewno będą na moim kanale, to już możecie się o to nie martwić. Będą przechodzone na 100% i wszystko tam będą, wszystkie ciekawostki o tych grach, także słuchajcie. O, Hulk przyszedł. You have to remember to look before you leap. No, będzie walka koksów, moi drodzy. Fajnie, że jest tak podpisane, kto co jest. Jest i pan Hulk. Wiem, bad guys. The Shield folks think we need to formulate a careful plan. Using
Or we just smash our way in. Good plan. No, podoba mi się styl myślenia Hulka. Dobra. Okej. Okay. Czyli standardowo U to zmiana postaci, tak? Proszę, Hulk jest bardzo... Duże figurki Lego, jak na przykład, mogą podnosić wielkie obiekty lub po nakliknięciu U. Zobaczmy, przytrzymajmy U. O proszę, możemy się przeistoczyć w normalną postać. No właśnie. Doktor Bruce Banner. Hulka też oglądałem, moi drodzy. To były bajki moich czasów, znaczy mojej wczesnej młodości. Mamy i też Iron Mana. Okej, okay, naładować atak wiązkowy, ciekawe. Aha, czyli na takiej zasadzie to działa. Okej, okay, Iron Manem możemy latać, no to wiadomo. Okej. Okay. Dobra, co jeszcze tu mamy? Zobaczmy J i H. O właśnie, cios z wyskoku. Dobra, możemy rzucić. I co mamy z tym zrobić? Aha, rzucić obiektem, tak? No okej, okay, no rozumiem wszystko. Bardzo. Możemy pozbierać oczywiście te klocki. Jak to ja... Ja lubię taką farmerkę jak zwykle. Tylko postać władające mocami mogą... ładować panele elektryczne. Tu jest jakiś panel elektryczny. My sobie tu możemy wyskoczyć, słuchajcie. Aha. Pazury, tak? Czyli to będzie na pewno na 100%, jeżeli będziemy chcieli przejść tę grę. Prawda? Tu mamy niebieskie klocki Lego. O, i widzicie, już tu możemy pewne znajdźki mieć. O, niebieskie... Gromowe klaśnięcie. O, ciekawe. To jest gromowe klaśnięcie, tak? O proszę, piaskowe stwory już tu się pojawiły. Dobra. Wow, ale gramy w piłkę nożną, słuchajcie. To jest dobra. Tu gdzieś powinniśmy mieć pieniądze ukryte. Dobra, to raczej nie stanowi dla nas zagrożenia. A, to Hulkiem, Hulk to raczej jest za mocna postać na to. O, piłka wodna, co on tu robi? Tyle złości to nikt nie ma w sobie co Hulk. Słuchajcie, elektryczne panele, no to... Okej, tamtędy nie przejdziemy. Będziemy musieli iść drogo. Okej, panele elektryczne też raczej nie ma Iron Man. Z tego co widzę. A właśnie. Chodź tutaj Hulku, tobą lubię sterować. Dobra. Ale to tam nie ma znaczenia, sobie poniszczymy, pozbieramy te klocki. Na pewno tutaj... O, proszę. Okej, okay, Iron Man może niszczyć srebrne klocki Lego. No, ma te swoje rakiety, więc to jest zrozumiałe. Przytrzymaj K albo gromowe kop... No, to jest to. To jest to, tak? No właśnie. No właśnie, Hulku, weź to wyrzucaj. No i ci piaskowcy. Dobra, tu możemy jeszcze coś poniszczyć. Jakieś pieniądze zbierzemy. I pewnie mamy tutaj hydranty, które znając życie, słuchajcie, no poleją tą wodę, to są ci piaskowcy. Dobra, niszczmy ich. Dobra. Mamy te rakietki, przytrzymujemy H i pewnie będziemy mogli je ostrzelać. No właśnie, tak jak myślałem. No to do tego się sprowadzało w sumie. Także nie jest tak źle, jakby nie było. Dobra, i teraz Hulk to będzie pewnie mógł zniszczyć. Dobra, Hulk, weź tutaj się z nimi rozpraw. Klikamy H. O właśnie, i możemy przejść dalej. O, teraz... O proszę, zniszczę na autobus. Pięknie. Dokładnie, Hulku. Ja ciebie tu nie ma mocnych. Jest tu i ten potwór. Nie ma sprawy. Spokojna głowa. Zaraz go pokonamy. To tych piaskowców trzeba tutaj sprzątnąć. Słuchajcie. Mój drogi, musisz tutaj zaznaczyć te obiekty raczej. No właśnie. Okej, o to mi chodziło. Teraz pobudujemy sobie coś, zapewne. Okej, no i czyli takie będą mostki, tak? Tutaj będziemy musieli poniszczyć to wszystko Hulkiem. K, tak? K musimy przytrzymać.
Okej, okay, klikamy. O, i zaraz przejdziemy tutaj. Dobra. Hulk to lubi piłkę nożną, już mi się podoba, bo ja też lubię. Tam się chyba coś zaciął, ten Abomination, czy jak to tam wymawiać. O ty, gościu, o ty. Chodź, o, chodź, chodź, będzie walka tytanów, słuchajcie. Tak jest, Hulku. Pyk, 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 oczywiście, że H. K. Dobra, klikamy K. Tak jest. H. No, klikamy H, klikam. K. K. Dobrze, dobrze, Hulku. Pięknie, pięknie, bang, bang. Hulk jest zły, pięknie, pięknie, Hulku. Brawo, Hulk. To jest cały Hulk. Udało się. Ale to jeszcze zapewne nie koniec, słuchajcie. To jeszcze nie koniec wszystkiego, moim zdaniem. A jest człowiek piaskowy, czy człowiek piasku, piaskowy człowiek. Ejku, z nim to mogą być problemy. O, to może być problem. Zapiszmy sobie. Oczywiście, że tak. Dobra, Hulk, weź mi tutaj pomóc. To możemy sobie poniszczyć te ławeczki przecież, tak? Dzięki temu też zdobędziemy troszkę pieniędzy dodatkowych. Proszę. Chodź tu, chodź, Hulku, bo tutaj pieniążki mamy. Okej, okay, tu mamy też jakieś, słuchajcie, rzeczy. Ale ich raczej nie zniszczymy zapewne, tak? Zaraz się okaże. Nie, możemy w sumie. Okej, okay, tu coś jest. To sobie podniesiemy to. Okej. Okay. Dobra. Jedną łapkę zniszczyliśmy. No i tam, oj tam. No i po twoich rączkach, słuchaj. Tyle by było w temacie. Wow! Ej, to jest fajne. Bardzo mi się podoba ten człowiek piaskowy. No fajne tutaj. Nie cierpi opóźnień. Dobrze, Hulku. Dobre masz podejście. Proszę bardzo, musimy zniszczyć tych piaskowych gości. Ludków. Tam coś jest zapewne pod tym mostem. Jejku, Hulk to jest maszynka do pokonywania takich osób. Patrzcie, piłka nożna, tutaj się bawimy. Bawimy się tym wszystkim, słuchajcie. Pięknie, razy 10. Monet tu tyle nas zdobywamy, że to jest poezja, słuchajcie. Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Jejku. Super. Proszę, prawdziwy bohater. Zbieraliśmy dość ładną sumkę tych pieniędzy. To lecimy dalej. Co tu się stanie znowu? No proszę. Okej, okay, kolejne tutaj, tak? Ściany tylko ludzie dzielą, tak? Głębokie. No, Iron Man to zawsze ironizuje. No to akurat dobrze pomyślał. Okej, okay. Musisz polać wodą. Postać z nadludzkimi zmysłami. Okej, okay, rozumiem. Okej, okay, proszę cię, Iron Manie, o coś. My tu możemy podlecieć zapewne. I pewnie ten obiekt zniszczyć. No właśnie. Możemy coś złożyć zapewne. Zobaczymy, co to będzie. O, działko z wodą. Nie no, to akurat jest fajne. Tylko zastanawiam się, czy Iron Man ma takie nadludzkie zmysły. Raczej nie. Więc tutaj nic nie zrobimy, nic nie wskuramy, ale możemy wsiąść do tego. No i ten mur poniszczyć. Dobra. Proszę bardzo. Chodź tu, Hulku, mamy zadanie dla ciebie bojowe. Pyk, no i tyle, jeżeli chodzi o mury. Oni nam tutaj znowu zrobią. O proszę, co on tutaj, jakąś falę? Nie, jaki zamek. Okej, potrzebujemy Iron Mana przede wszystkim. Tylko muszę, słuchajcie, tutaj się skryć. Rzucić właśnie to.
Okej. Okay. Dajcie nam Ironmana. Potrzebujemy te rusztowania pomieszczyć. Właśnie, Hulku, chodź tutaj, mój drogi. Ty się tam znasz na rzeczy. Dobra, musimy coś zbudować, z tego co widzę. Iron Manie, jest robota dla ciebie. To taka szybka. Klikamy K. Dobra, ciekawe, tu będą działka z wodą zapewne. A nie, zobaczymy. Coś dla Hulka w sumie. Dobra, chodź tu, Hulku. Chodź tu do mnie. Pyk, ten to jest udany. Ładna siła. Dobra. Tyle by było z tego twojego zamku, mój drogi. I co się teraz stanie? Uwaga, co się dzieje? Jaka walka tu będzie? O nie, tornado. Ciekawe, czy to Sandman potrafił zrobić? Bo to dość dziwne było. So much for taking the subway down to the Bugle. Oh, Spider-Man is. Wow. Nie wiedziałem, że to Spider-Man też jest. Super. Thanks for swinging by, Spider-Man. You Avenger guys are really great at making a mess. A czyli on ma te zmysły. O proszę, no to może być porządna walka teraz. Ciekawe, czy damy radę. Słuchajcie, łohoho, co tu się dzieje? No dobra, słuchajcie. Na pewno poniszczymy sobie te wszystkie rzeczy. Bo to jednak Hulk jest dobry w tym. Przynajmniej pozbieramy sobie pieniądze, tak jak mówię. Tutaj pewnie będą gdzieś... O proszę, no tu możemy wejść. Oj, Hulk nam się zaciął. Hulku! Dobra, jesteś Hulku, dobra, wyszedłeś, bo coś się nam zaciąłeś. Okej, okay, tam raczej... Mi się wydaje, że tutaj też moce przesuwanie niektórych obiektów potrzebne są moce... Okej, okay, rozumiem. No dobrze, to tak jak mówię, na 100% będziemy mogli przesadzić różne rzeczy. Na pewno potrzebujemy pana Irona, który zniszczy ten obiekt. I będziemy mogli coś tu wybudować z tego co... O, tu są te zmysły Spidermana. Dobrze, poniszczymy jeszcze te rzeczy. To mi tutaj przeszkadza. Ja, jak mówiłem, lubię zbierać te pieniądze, te monety w tej grze, bo możemy wydawać je potem na postacie, na różne inne rzeczy, więc czemu nie? Okej, okay, tu jestem. Okej, okay, dobra. Co my tu możemy zrobić? Po pierwsze, zapisać i kontynuować jak najbardziej. Dobra. Tu jeszcze był metalowy obiekt, znając życie. To ja sobie, o właśnie, to zniszczę. Będziemy mogli chyba coś przebudować. Jedynie postacie wpuszczające sieć mogą ciągnąć za uchwyty. No dobrze, no to w takim razie potrzebujemy tutaj pana Spidermana. Okej, okay, K. No i proszę. Okej, okay, maszyna się zepsuła, przynajmniej z tej strony. Więc tyle dobrze. Okej. Okay. Została nam jeszcze, zostało nam to jeszcze urządzenie. Słuchajcie, okej, okay, tutaj mamy. Chodź tu, panie Spider-Manie, jest nam potrzebny. Okej, możemy się spinać po ścianach, to jest fajne. Również u Spider-Mana. Zresztą się nie dziwię, no bo to Spider-Man przecież. Okej, okay, no i kolejne urządzenie też tutaj zapewne zaraz zniszczymy. Złotych klocków Lego pewnie nie możemy niszczyć, bo to postacie zwykle w serii Lego z laserami mogą je. Mogą ich używać, czy tam niszczyć. No dobrze, no to w takim razie słuchajcie, co my tu mamy? Coś dla pana Hulka. Bojowe zadanie, zielone to dla niego w sumie. K. Dobra. A ten Spider-Man co tam robi? Dobra, no i chyba się udało, słuchajcie. Dobra. Okej, okay. Okej, okay, no dobra. Dobra, bierzemy tą literkę. Sio! No, to jako platforma posłuży. Wiecie co, wolę Hulkiem chodzić, szczerze mówiąc. Dobra, i co nam on tu zrobi? Okej, okay, widzę... Nie,
Nie, to dalej jest sens. O, no to już wszystko jasne. Nam nawet pokazała kamera dokładnie, gra nam pokazała, co mamy zrobić. Dobra, tu powinno... O, właśnie. K. No i co teraz? Falk mogą jakoś dotrzeć do tej wieży. Aha, okej. Gdyby tylko Hulk mógł jakoś dotrzeć do tej wieży. Aha, rozumiem, rozumiem. To już też są podpowiedzi pewne. Ojej, on tu nam rzuca tymi piaskami. Musimy uważać. A właśnie, w ten sposób. Dobra, teraz się musimy przeistoczyć w Hulka. Chodź tutaj do nas, Haleczku, mój drogi. Co ty, Hulku? Mój drogi, dobra, K. No i teraz powinniśmy coś zdziałać ciekawego. Okej. Dobra. Pewnie będę musiał, słuchajcie, coś wybudować tutaj. Dobra. Okej, działko z wodą. Okej. Masz wodę. Tak jest, melty, melty. To jest dobre. Okej. Dobrze. Oj, zniszczył nam to. O, co za. Ale to raczej chyba na tym się walka nie skończy, tak mi się wydaje. Natomiast będziemy musieli jeszcze skorzystać z usług pana Hulka. Dobra. Czemu ja to zniszczyłem? Jezus Maria. No dobra, no ale można i tak było to zrobić. Ojejku, on znowu wstał. O, koniec żartów. Nie, 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 nie. Przestań! Sio. Dobra. Proszę bardzo, coś tu będziemy mogli zbudować, znając życie. A ten... Myślę, że w Spider-Manie, że to jest niezbyt dobry moment, żeby, słuchaj, się huśtać teraz na linię, znaczy na pajęczynie w sumie. Betoniara, tak? Nie, co to jest? Dobra. Pyk, ale animacja się troszkę zbugowała, jak widzieliście. Okej, znowu coś musimy tutaj zniszczyć. Tą skałę. Proszę bardzo. Okej, Sandmanie, ile tam będzie się stało? O kurde, on jest bardzo mocny. Co on tu? Nie lubię wbijać, nie łapiecie aluzji. Co za koleś. Aha, dobra, my mamy tutaj coś, co jest istotne dla nas. No. Właśnie, o to mi chodzi. Chodź tu, panie Spider-Manie. Chodź tu. O, kamera jest bardzo dziadowsko ustawiona, moim zdaniem. Dobra, klikamy H. Zobaczymy, co tu się też stanie. Ała, to bolało. To zaiste bolało. Dobra. Biedny pan, wciąga go coś. Proszę. Jest tutaj zbiornik z wodą. Okej. Dobra, teraz powinniśmy już go pokonać. Proszę bardzo. Proszę, proszę. Chyba się uda, słuchajcie. Chyba się uda. Zobaczymy. Tak jest. Dobra, teraz czas na pana Hulka. Chodź tu, Hulku. Bang! No i chyba tyle, jeżeli o to chodzi. O, Hulk to jest udane, naprawdę. Dobra, pokonali Sandmana. Widzę, że tu już sprzątają, tak? No
ale jak w takim policyjnym wozie oni by się uchowali? Secure that cosmic brick, Coulson. Make sure it gets to the Fantastic Four's lab for analysis. Yes, sir. Ten test dany fajny. Hulk, can you help with some of this debris? You're calling them cosmic bricks? They came from the sky surfer you encountered. I've given Reed Richards the job of finding out why everyone seems to want them. Co się z tym surferem stało? Thanks for your help, Spider-Man. There's always a place in this operation for a hero like you. Like I have time for that. I've got a trigonometry exam tomorrow. My aunt needs me to pick up a dozen eggs, and I'm drowning in eggs. Jaka podśmiewka Supermana, znaczy Spidermana. What exactly are they up to? Co za wyśmiewa, ale się wyśmiewają Spidermana, no najgorzej. Tony, get back to Stark Tower and try to get me some answers. Okej, no dobra. Chyba tyle, słuchajcie moi drodzy. Przeszliśmy ten poziom, proszę. Stacja Piach Central udało się odblokować. Ojejku, ile tu jest postaci! Łooo! Ale troszkę zyskaliśmy, słuchajcie. Spider-Man, Hulk, Iron Man. Nie jest tak źle. Powinniśmy też... Strażnik Roxxon. No też chyba dostaliśmy coś za... Sandman za to, że przeszliśmy na... Może nie na 100%, ale uzbieraliśmy tam poziom bohatera prawdziwego. No i trochę pieniędzy jest też w funduszy. Nie jest źle, fajnie. Mi się bardzo fajnie grało, moi drodzy, w tę gierkę. No i 100% było, prawda? Prawdziwy... To nieprawdziwy bohater, tylko prawdziwy coś tam, nie pamiętam już. No nie zbieraliśmy tu jednak, słuchajcie, tych mini zestawów. Kontynuować trybu fabularnego na razie nie będę. Ja się z wami żegnam, dzięki za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa! Bardzo serdecznie, cześć!